Święta to w ostatnich latach faktycznie okres, w których dajemy ostry wycisk naszym smartfonom. Towarzyszą nam praktycznie w każdej sytuacji. Zwiedzamy z nimi galerie handlowe, oddajemy je dzieciom, które siedzą na tyłach aut, kiedy potrzebujemy chwili, żeby do tych galerii dotrzeć. Sprawdzamy rozkład autobusów. Tych sytuacji jest coraz więcej. Nie zwracamy uwagi, że pada deszcz, że gdzieś tam jesteśmy w tłoku, śpieszymy się. Więc tych nieumyślnych uszkodzeń jest coraz więcej, a smartfony to najczęstsze ofiary świątecznej gorączki. To jednak mężczyźni są tymi osobami, które w sposób bardziej efektowny korzystają ze smartfonów. No i co? Te smartfony kończą w toaletach, to kończą na chodnikach, kończą zalane różnymi napojami. No i oczywiście dzieciaki. Dzieciaki to ostatnio coraz młodszy użytkownik smartfonów, a ich wyobraźnia jest nieograniczona. Rynek ubezpieczeń smartfonów to w tej chwili szkody liczone w milionach złotych. Nasze statystyki pokazują, że nawet 1/3 smartfonów w ciągu pierwszego roku użytkowania ulega uszkodzeniu. 70% z tych uszkodzeń są to uszkodzenia tak popularne jak pajączki na szybce, które naprawdę uniemożliwiają nam normalne korzystanie ze smartfona. Wybierając ubezpieczenie smartfona, warto zwrócić uwagę szczególnie na zakres ochrony. My zachęcamy naszych klientów do wyboru ochrony, która obejmuje zakresem nieumyślne uszkodzenie.